Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który rodzi się ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z Nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Byłem z Nim prawie 40 lat, dokładnie 39. Towarzyszyłem Mu we wszystkich podróżach i w życiu codziennym. Ta myśl mi towarzyszyła w czasie pogrzebu. Kto tam jest z Nim? Apartament był zamknięty, zaplombowany, tak jak przepisy konklawy przewidywały. Ojciec Święty nigdy nie nosił ze sobą klucza. I mnie to pozostało. Otwieranie drzwi dla ludzi, którzy przychodzili, i otwieranie szeroko. Bo to było życzeniem zawsze Jana Pawła II. Otwarte drzwi. Jak się czuł w ciągu tych pierwszych dni, w ciągu pierwszego tygodnia? On sam powiedział kiedyś, sam się dziwię sobie, że ja się czuję, jakbym tu zawsze był. 16 października 1978 roku to dzień, w którym polski kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Pojawił się jakby znikąd. Nie znali go ani wierni, ani media, ani politycy, a mimo to wkrótce skupił na sobie uwagę całego świata. W dniu jego śmierci krzyczano Santo Subito, domagając się szybkiej kanonizacji. Dzisiaj jego grób odwiedzają tysiące ludzi. Kim był Karol Wojtyła? Dlaczego został papieżem? Dlaczego wybrał kapłaństwo? Co uczynił dla Kościoła i świata? Na czym polega fenomen Wojtyły? Odpowiedzi na te wszystkie pytania najlepiej zna kardynał Dziwisz, który przez prawie 40 lat pełnił funkcję osobistego sekretarza Jana Pawła II, towarzysząc mu w najważniejszych momentach jego życia, kiedy Karol Wojtyła został biskupem, kardynałem i wreszcie papieżem. Raba Wyżna, mała, leżąca u podnóża Tatr, miejscowość na południu Polski. To tu, w kwietniu 1939 roku, urodził się Stanisław Dziwisz. W domu nas było 7 dzieci. Ojciec po wojnie pracował na kolei, był kolejarzem. Urodziłem się w rodzinie biednej. Bieda była związana z okresem wojny i okresem po wojnie. Mama moja nie miała szkół poza podstawową, ale miała ogromną kulturę wrodzoną. Gdy miała czas, zwłaszcza w niedzielę, zbierała dzieci, czytała im powieści, zwłaszcza powieści historyczne. Wspólnie modliliśmy się. Także życie w mojej rodzinie było bardzo religijne. W czasie wojny rodzina Dziwiszów ukrywa Wilhelma,
żydowskiego stolarza z Wadowic. Mój dom był zawsze otwarty dla potrzebujących. Pamiętam słowa, potrzebuję wsparcia, potrzebuję ukrycia. To było tak naturalne. Wynikało to z miłości do drugiego człowieka, bo każdy Żyd był w niebezpieczeństwie śmierci. On wtedy mógł mieć około 40 lat, ale pozostał w naszej pamięci zawsze. Myśmy się zżyli z nim, ale żal do rodziny. Nie było żadnej różnicy. Pamiętam w niedzielę rano, gdyśmy szli do kościoła, przy domu parafialnym zabitych milicjantów. I to był wstrząs. Te porachunki zaraz po wojnie były okrutne. Ja mieszkałem przejściowo u mojego wujka, któremu zmarł syn, którego bardzo kochali. I też mu na imię było Stanisław. Ciotka rodzona mojej mamy mówiła, żebym tam przyszedł. I wtedy mój wujek mówi, jak ty będziesz chowarem, to ci oddam całą kuźnię. A ja nie miałem nic w głowie wtedy, kowalstwo czy czegokolwiek, jakiegoś zawodu, tylko chciałem iść do liceum, ponieważ chciałem być księdzem. Chociaż nigdy o tym nikomu nie mówiłem. Seminarium duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Stanisław Dziwisz wstąpił do seminarium pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia. Rozpoczął tu studia, które były spełnieniem jego chłopięcych marzeń. To tutaj, już jako kapłan, Stanisław Dziwisz spotkał człowieka, z którym los zwiąże go na długo. Karola Wojtyłę. Ten niezwykły ksiądz był dobrze znany i ceniony zarówno jako biskup krakowski, wykładowca seminarium i profesor teologii. Pełen charyzmy, przykuwał uwagę. Zawsze otaczała go gromada młodych ludzi, którzy wpatrzeni w jego pełną spokoju twarz z ogromnym entuzjazmem dyskutowali na rozmaite tematy. Karol Wojtyła. Jakie było jego życie? Skąd się wywodził? Pomiędzy Krakowem a Rabą Wyżną leżą Wadowice. To tu mieszkał wraz z rodzicami Karol Wojtyła. Wojtyłowie żyli skromnie. Starszy syn Edmund kończył studia medyczne, młodszy Karol rozpoczynał naukę i był już ministrantem. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Ojciec był podporucznikiem Wadowickiego Pułku Piechoty. On narodzi się w wolnej Polsce. Jak historia jego rodziny w jakiś sposób zapisała się głęboko w jego duszy. Cała rodzina była bardzo patriotyczna. Był zaprzyjaźniony z bratem swoim, Edmundem. Był bardzo wstrząśnięty jego chorobą i potem śmiercią. Jakiś brak w jego życiu powstał po jego odejściu. O siostrze mało wspominał. Siostra zaraz po urodzeniu zmarła. I potem przyszła śmierć jego matki. Odejście matki zrodziło nową sytuację w rodzinie. Pozostał tylko z ojcem. Ojciec był dla niego wychowawcą. On go wprowadził w nabożeństwo do Ducha Świętego. On mu dał książeczkę, módl się do Ducha Świętego. Taką czarną książeczkę, z którą się nigdy nie rozstał. I z tej książeczki w ostatnim dniu przy pomocy innych odmówili tanie do Ducha Świętego i modlitwy do Ducha Świętego, których nauczył go jego ojciec w Wadowicach. Z
wspominał, że widział często ojca w nocy, jak się budził. Widział ojca klęczącego i modlącego się. Żołnierz o wielkiej duchowości. Młodzieńcze lata Karola nie zapowiadają w nim przyszłego duchownego. Karol jest niewątpliwie głęboko wierzącym młodym człowiekiem, ale pociągają go również nauka, sport i teatr. W teatrze i literaturze i on sam, i jego bliscy widzą jego najbliższą przyszłość. Karol Wojtyła opuszcza Wadowice i przeprowadza się z ojcem do Krakowa. W tym samym czasie podejmuje studia na uniwersytecie. Rozwija swoje szkolne zainteresowania teatrem. Młody Wojtyła poświęca się typowym studenckim pasjom. Przygotowuje przedstawienia teatralne na Uniwersytecie Jagiellońskim, zostaje członkiem koła naukowego Wydziału Polonistyki, próbuje też sił jako pisarz. Bierze udział w dyskusjach, chodzi na wykłady, spotyka się z przyjaciółmi i poważnie zastanawia się nad karierą aktorską. Jak w związku z tym można wyjaśnić jego przyszłe powołanie? Dlaczego ten młody, przystojny i utalentowany mężczyzna zdecydował się zostać duchownym? W rok po rozpoczęciu przez Karola studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wybucha wojna. Cały znany mu dotychczas świat rozpada się na jego oczach. Kraków staje się siedzibą niemieckich władz okupowanej Polski. Miastem wstrząsają represje. Życie akademickie i kulturalne schodzi do podziemia. Karolowi grozi wywózka do obozu pracy. Uniwersytety zamknięte, nie można było studiować, więc żeby nie iść do obozu pracy, przyjaciele wyszukali mu miejsce w Solwaju. I w swoich przemówieniach wspominał, że to była ważna szkoła w jego życiu. Oni go oszczędzali. Nieraz mówili do niego, wy pójdziecie na księdza, chociaż nie wiedzieli o jego powołaniu. W drodze do pracy Karol zachodzi do kościoła na Dębnikach na poranną mszę świętą. I tu właśnie poznaje Jana Tyranowskiego, krawca, od którego uczy się poszukiwania Boga w samym sobie. Być może wtedy właśnie zaczyna w nim kiełkować powołanie do stanu duchownego. Karol Wojtyła spotkał w nim podobną duchowość, trochę mistyczną. Jako artysta, poeta był wrażliwy na mistykę. I Jan Tyranowski prowadził go w mistykę świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy Wielkiej. I to miało wpływ niewątpliwie na formację duchową Wojtyły. Na początku 1941 roku umiera ojciec Karola Wojtyły. Karol pozostaje sam. Nadal pisze, gra w podziemnym teatrze rapsodycznym,
spotyka się z przyjaciółmi, ale powoli dojrzewa w nim powołanie. Otoczony ludźmi, żyjący teatrem i sztuką, zwraca się ku Bogu. W nim tkwiły dwa zamiłowania. Z jednej strony do literatury, do poezji, do studiów humanistycznych, z drugiej strony pociąg do tego, co Boże. I kiedyś musiał zadecydować. Pomógł mu niewątpliwie do tej decyzji brat Albert, który przeżywał to samo. Talent i zamiłowanie do sztuki i oddanie się biednym, czyli Chrystusowi. Rok 1942. Karol wstępuje do tajnego seminarium duchownego. Najbliżsi jego koledzy wstrząśnięci, że on idzie na księdza. Przed tobą życie artystyczne, teatralne, a ty idziesz na księdza. Poza tym różne przyjaźnie, które nie musiał zrywać, ale przestawić na inne tory, inaczej popatrzeć na swoje życie. Kanclerz Kuczkowski powiedział, on nie musiał nic zmieniać w swoim życiu. Wystarczy, żeby pozostał takim, jakim był. To najbardziej charakteryzuje człowieka, jego duchowość. Oto kaplica kurii metropolitalnej w Krakowie. Miejsce, gdzie Karol Wojtyła zakończył świecki etap swojego życia i przyjął święcenia kapłańskie. To właśnie tutaj doprowadziło go przeznaczenie. To tu Karol Wojtyła dokonał wyboru, który zaważył na całym jego przyszłym życiu. Postanowił, że nie poświęci się karierze literackiej ani naukowej, nie zostanie aktorem, ale księdzem. Poznaliśmy przyczyny jego decyzji. Ale jakim księdzem był Karol Wojtyła? Swoją pierwszą mszę świętą ksiądz Karol Wojtyła odprawia na Wawelu, w krypcie świętego Leonarda. Wkrótce wyjeżdża do Rzymu na studia filozoficzne. Musi się śpieszyć. Niebawem komuniści odgrodzą Polskę od Europy żelazną kurtyną. Po dwóch latach wraca do Krakowa. Kardynał Sapieha go posłał do Niegowici. Parafia znana, niemniej bardzo oddalona, zwłaszcza w tamtych czasach, ani autobusu, ani pociągu. Furką dojechał do granic, a potem już szedł na nogach. Opowiadają świadkowie, zatrzymał się na granicy, uklęknął, ucałował ziemi, potraktował tę służbę na wikariacie jako jego przeznaczenie. Związał się z tymi ludźmi. Całą siłą wszedł w tę parafię. Wikary Wojtyła zakłada katolickie stowarzyszenie młodzieżowe, wystawia sztuki, wreszcie namawia wiernych do budowy nowego kościoła. Być może właśnie ta umiejętność nawiązania kontaktu z wiernymi powoduje, że ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony do krakowskiej parafii świętego Floriana. Prowadzi tam duszpasterstwo młodzieży akademickiej. To dzieło księdza Wojtyły okazuje się sukcesem. I być może tu należy szukać źródeł przyszłych sukcesów Światowych Dni Młodzieży, organizowanych przez papieża Wojtyłę Jana Pawła II. Thank you.
Rok 1956. Koniec lat stalinizmu. Kardynał Wyszyński odzyskuje wolność. Do szkół wracają lekcje religii. Wkrótce jednak komuniści na nowo podejmują walkę z Kościołem. ...28 września 1958 roku ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej. Praca z młodzieżą narażoną na oddziaływanie komunistycznej propagandy szczególnie leżała mu na sercu. Polski Kościół drugiej połowy lat 50., aby przetrwać, musiał za wszelką cenę docierać do wiernych. Biskup Wojtyła starał się odczytywać znaki czasu. Przyjął zapowiedź soboru z wielkim entuzjazmem. Bardzo się do tego soboru przygotowywał. Byłem świadkiem jego pożegnania, które się odbyło na Wawelu przy grobie świętego Stanisława. Wtedy mówił: od grobu wyjeżdżam, od grobu świętego Stanisława do grobu świętego Piotra. I tam zawożę mój Kościół. Jechał z nadzieją nowych czasów, nowej wiosny w Kościele. Drugi Sobór Watykański był wydarzeniem, które przyniosło Kościołowi zastrzyk nowej energii i siły. Odwracając celebransa twarzą do uczestniczących w nabożeństwie, Sobór wyraził wolę zmiany stosunku Kościoła do wiernych. Karol Wojtyła jest jednym z setek biskupów wezwanych na sobór. Początkowo niezauważany, ale z czasem coraz częściej i częściej młody polski biskup zaczyna zabierać głos. Powoli zwraca na siebie uwagę hierarchów Kościoła. Bierze udział w pracach nad dokumentami o wolności religii i o obecności Kościoła w świecie współczesnym. W roku 1966 znów krzyżują się drogi Stanisława Dziwisza i Karola Wojtyły. To było wieczorem, pamiętam do dziś dnia. Zapytał mnie, czy bym przyszedł do niego. Pytam się dlaczego, a żebyś tu był i pomagał mi. Pytam go kiedy, a dzisiaj, a to przyjdę jutro. No byłem pod wrażeniem propozycji. Arcybiskup mi mówi, chodźmy na kolację. I do dziś dnia pamiętam, cośmy jedli na tej kolacji po tylu latach. Że to była kasza chleczana z kwaśnym mlekiem i jajko. Na nowego biskupa spadają liczne obowiązki duchowe i administracyjne. Wizytacje parafii, spotkania z młodzieżą, wizytacje chorych i wreszcie kontakty z władzą. Biskup Wojtyła skutecznie broni zagrożonego zamknięciem seminarium, negocjując z ówczesnym sekretarzem wojewódzkim partii komunistycznej Józefem Klasą wieloletni kompromis. W tym czasie w życiu Karola Wojtyły następuje kolejna ważna zmiana. Biskup wrócił w poniedziałek z wizytacji i byłem świadkiem, jak mówił. No ja oficjalnie nic nie wiem poza wiadomościami ze środków przekazu. Ja mówię, tu taki list przyszedł w sobotę. No i dałem ten list Ojcu Świętemu i Ojcu Świętemu przeczytam, mówię, no to właśnie, to jest nominacja kandydacka. Papież Paweł VI mianuje arcybiskupa Karola Wojtyłę
kardynałem i tytularnym proboszczem rzymskiego kościoła świętego Cezarego. Wkrótce potem kardynał odprawia tam mszę świętą. Księciem kościoła został hierarcha, którego papież już dobrze zna. Już w 1956 roku biskup Karol Wojtyła rozpoczął walkę o kościół w Nowej Hucie. 13 lat później kardynał Karol Wojtyła wmurowuje kamień węgielny pod nową świątynię. Kamień węgielny, dar Pawła VI, pochodzi z fundamentów Bazyliki Konstantyna w Rzymie. Budując nowochucki kościół, kardynał Wojtyła nie walczył z władzą. Walczył o prawo do wolności wyznania. Jedno z podstawowych praw człowieka. To doświadczenie było bardzo ważne dla dalszego duszpasterzowania biskupa Wojtyły. Mocne doświadczenie właśnie tego życia wspólnotowego, praw człowieka, praw wspólnoty religijnej. Ważny moment w jego życiu. I sprawdzian jego postawy. Zawsze przy boku człowieka. Kościół nazwany Arką Pana najlepiej symbolizuje krakowskie lata Karola Wojtyły. Intelektualista, mistyk, tworzy kościół otwarty. Kościół tworzony przez hierarchię i wiernych. Kościół otwarty na wiernych, tworzony poprzez nich i walczący o ich prawa ludzkie i obywatelskie. Kościół II Soboru Watykańskiego. Taki kościół budował kardynał Wojtyła w Polsce i z takiego kościoła przyjechał do Rzymu w październiku 1978 roku. Czy spodziewał się, że pozostanie tu na zawsze? Tego nie wiemy i być może nie dowiemy się nigdy. Jakie miał szanse na wybór? Na poprzednim konklawe nie był zaliczany do papabili. Teraz dawano mu pewne szanse. Kardynał zatrzymał się w Kolegium Polskim na Aventynie. Do późna w nocy kończył i poprawiał swój najnowszy poemat, któremu dał tytuł Stanisław. Pragnę opisać kościół, mój kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie. Więc związał się z moją ziemią mój kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Ludźmierz. To tu miało miejsce zdarzenie uznawane przez niektórych za prorocze. Było to 15 sierpnia 1963 roku. Trwała właśnie uroczystość koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej. Figurę koronował prymas, kardynał Stefan Wyszyński. Biskup Wojtyła chwyta berło, które wypada z ręki niesionej w procesji figury. Karolu, Maryja dzieli się z tobą władzą, powiedział stojący obok ksiądz Franciszek Macharski. Czy kardynał wracał wspomnieniem do wydarzenia z ziemi, która leży w dorzeczu Wisły? Chyba nie. Wielkich nadziei nie mieli także mieszkańcy Kolegium Polskiego w Rzymie. Jak wyjeżdża na pierwszą konklawę, to kolegium żegnało kardynała Wojtyłę. Wyszło całe. Na drugie konklawę większość kolegiastów myślało, szkoda czasu. Nie wybrali go wtedy, to i teraz go nie wybiorą. Wyszły tylko siostry i rektor. Potem wracał do tego Ojciec Święty, mówiąc, odesłali mnie do Watykanu i mam teraz spokój ze mną.
Kaplica Sykstyńska. Miejsce, w którym rozpoczął się nowy etap życia Karola Wojtyły. Podczas drugiego już w 1978 roku konklawe wybrano nowego papieża. Został nim Polak, kardynał Wojtyła. Komunizm był wówczas u szczytu swej potęgi. Milionom katolików słowo Polska mówiło niewiele, jednak kardynałowie wybrali właśnie jego. Dlaczego? W tym czasie Kościół musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, równie poważnymi jak te, które miały miejsce w czasach protestanckiej reformacji. Potrzebowano papieża o silnej osobowości, niekoniecznie reformatora, lecz przywódcy, który na nowo wzbudzi entuzjazm wiernych. Kogoś, kto przeciwstawi się ateizacji i rozpocznie nową ewangelizację świata. Dlaczego więc ponad 100 kardynałów wybrało właśnie jego? W chwili ogłoszenia papieża byłem na placu Świętego Piotra, przy lewej fontannie. Jeszcze wszedłem na konklawę i przywitałem się z nowym wybranym papieżem. Wita się ze mną i mówi, ale dali szkołę. Jak rozmawiałem z kardynałami z konklawy, wszyscy powtarzali, że na konklawę jest, odczuwa się obecność Ducha Świętego. To Duch Święty im wskazał. To nie były jakieś rozważania dyplomatyczne, polityczne, układy. Być może, że element ludzki też odgrywa rolę na pewno. Niemniej wszyscy mówili, że się czuło obecność Ducha Świętego. A co sobie kardynałowie myśli, to ich sprawa. To jest tajemnica. Sześć dni po wyborze papież stanął przed tłumem wiernych, którzy zebrali się na tym placu. Przedstawiciele mediów i hierarchowie Kościoła oczekiwali na to pierwsze spotkanie z rezerwą, zaś zgromadzeni na placu Świętego Piotra ludzie witali nowego papieża z ciekawością. Podejrzliwa i zaniepokojona Moskwa z daleka uważnie śledziła wydarzenia. Co obwieści światu nowy papież? Czy wprost określi swoje priorytety? Czy będzie zachęcać kraje Europy Wschodniej do buntu przeciwko władzy komunistycznej? Rozpoczęła się msza i cały katolicki świat wstrzymał oddech. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà. Aprite. I confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura! Te słowa Ojca Świętego, non abbiate paura, nie lękajcie się, aprite le porte a Cristo, otwórzcie drzwi Chrystusowi, staje się początkiem Wielkiego Pontyfikatu i programem. Z tym programem przeszedł przez cały swój pontyfikat. Wszystkie totalitaryzmy są silne przemocą i lękiem. Wyzwalał Ojciec Święty z lęku i to była najsilniejsza broń.
Papież pochodził zza żelaznej kurtyny. Nie bardzo wyobrażano sobie jego szybką adaptację do warunków Zachodu. Tymczasem Jan Paweł II nie miał najmniejszego zamiaru adaptować się. Więcej, postanowił nie zmieniać swoich dotychczasowych zwyczajów. Był bardzo przywiązany do tradycji polskiej. Wigilia była tak jak w Polsce. Post cały dzień, wieczór zapraszał gości do stołu, a potem był zawsze śpiew kolęd. On się tymi kolędami modlił. Dla niego nie była tylko tradycja, śpiewanie. Tam odnajdywał głęboką teologię. Bóg się rodzi, moc truchleje. Od Bożego Narodzenia on śpiewał przynajmniej jedną kolędę wieczór do 2 lutego. Ojciec Święty nie zwraca uwagi, co je. Mogę tylko zdradzić sekret, że lubił słodkie i kawę. Z Polski znajomy ze środowiska to na święta mu posyłali albo przywozili makowiec. Ojciec Święty wezwał mnie i mówi mi, że chciałby, żeby przychodziły osoby na przeświętą, żeby nie pozostawał na prześwięty sam. I rozpoczęliśmy od sióstr zakonnych. I rozpocząłem zapraszać na przeświętą. Na początku nie chciałem wierzyć. Przyjmowały, ale z taką nieufnością. Weryfikowały to zaproszenie. Czy to prawda, że rzeczywiście papież chce mieć ludzi na przeświętą i już potem ustawiały się w kolejce. Dziś możemy mówić o tych sekretach. On czasem modlił się głośno. Mogliśmy słyszeć, jak on mówił do Pana Boga. To był dialog. Nigdy nie lekceważył próśb o modlitwy. Zawsze kazał nam zapisywać intencje modlitwy. Na Watykanie, w jego kaplicy, składaliśmy te prośby na klęczniku i on codziennie przeglądał te prośby, te karteczki nasze i odnosił do Pana Boga. Ojciec Święty bardzo przeżywał to, że pod jego oknami, pod kolumnadą, spali bezdomnie. Bardzo cierpiał i szukał rozwiązania dla nich. I znalazł symboliczne rozwiązanie przy pomocy Matki Teresy. Ojciec Święty ją poprosił, żeby w Watykanie był dom dla bezdomnych. Powstał na życzenie papieża, a zorganizowała ten dom Matka Teresa. Inną charakterystyką papieża to była cnota ubóstwa. Ubóstwa z wyboru. On nigdy nie miał grosza w kieszeni. Mogę powiedzieć, że w ogóle się nie zna na pieniądzach. Uważał, że może rozporządzić tylko honorariami z publikacji. Książkę, którą napisał, honorarium w dużej mierze przeznaczył na dzieci z wojny w Ruandzie, w Afryce i właściwie na całym świecie. Karol Wojtyła nie zmieniał się. Nie poddawał się watykańskiej etykiecie. Był sobą. Brakowało mu natury, brakowało mu tego, do czego był przywiązany, do gór, do jezior. Po pewnym czasie z przyjaciółmi postanowiliśmy go wywieźć i wybraliśmy się tylko my z papieżem, bez żadnej ochrony, bez niczego. Pojechaliśmy w góry i wtedy to było najbardziej sympatyczne, bo papież się poczuł zupełnie wolny. To nas powiedział, a jednak to było możliwe.
bardzo dużo czytał. Na wakacjach czytał rzeczy poważne, ktoś drugi obok niego czytał mu na głos rzeczy łatwe. On miał ten dar podwójnej uwagi. I to wcale nie jest legenda. Był to człowiek pracy porannej. Sprawy lżejsze zostawiał na wieczór. Sam mówił, że rano głowa świeża, lepiej się pracuje, przychodzą myśli. W 8 miesięcy po konklawę Jan Paweł II rozpoczyna swoją wielką pielgrzymkę, która trwać będzie prawie do końca jego życia. Jej pierwszym przystankiem jest Meksyk, katolicki kraj o antyreligijnej i antykatolickiej konstytucji. To tu po raz pierwszy Jan Paweł II otwiera drzwi Chrystusowi. Kraje Ameryki Łacińskiej były na zakręcie. Zapanowała teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia polegała na próbie uzdrowienia sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez marksizm. Acabo de terminar la celebración de mi primera misa en tierra mexicana, ofrecida en esta catedral metropolitana. Ta podróż papieża, to spotkanie w Puebla, zahamowały cały ruch teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Papież głośno wołał, to nie jest ta droga. Lekarstwo może się okazać groźniejsze od choroby. Drogą przyszłości to jest miłość bliźniego, to jest solidarność, przede wszystkim miłość, a nie walka klas. Ojciec Święty jako pasterz nauczony w Krakowie wizytować parafię, być z ludźmi, bo łatwiej jednemu człowiekowi przyjść do parafii niż całej parafii do biskupa. Pisze Ewangelia, dobry pasterz zna swoich i oni go znają. This is the Krakow Błonia. Krakowskie błonia stały się symbolem wszystkich pielgrzymek papieża do ojczyzny. Jan Paweł II musiał przyjechać do Polski, tak jak musiał pojechać na Kubę, do Nikaragui oraz w dziesiątki innych miejsc, gdzie nie przestrzegano praw człowieka. Dlaczego Polska? To nie była pielgrzymka sentymentalna. Papież przyjechał do kraju tuż po zdławieniu niedawnych protestów robotniczych i aresztowaniach wśród opozycji. Nie było tu wolności ani demokracji. Ubóstwo widoczne było na każdym kroku. Jaki był cel pierwszej pielgrzymki papieża? Co zamierzał uczynić? Czy chciał przyspieszyć rewoltę Polaków? Dlaczego Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wracał do swojej ojczyzny? Nie myślał o wielu podróżach do Polski, myślał o tej podróży. Myślał o jakimś pożegnaniu z ojczyzną, sumiowanym Krakowem. Chciał dać satysfakcji, trochę radości narodowi, który wydał papieża. Narodowi uciemiężonemu, pozbawionemu wolności ducha. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego,
u którego tyle pokoleń ją znajdowało, abyście nigdy nie utracili wolności ducha, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. To wszystko było nowością. Każdy moment był nowością, nowym przeżyciem dla wszystkich. A to spotkanie na Placu Zwycięstwa zmieniło atmosferę. Zmieniło atmosferę w Warszawie, w Polsce i na świecie. Zaczęło się coś dziać. To, co on woła, niech wstąpi duch Twój i odnowi tę ziemię, tam się zaczęło. Ta podróż pierwsza zjednoczyła cały naród. Ludzie zobaczyli, zrozumieli, że są wielością, że są zjednoczeni i że są siłą moralną, którą trzeba szanować. Naród ma prawo. Naród, który ma taką historię. Naród, który wycierpiał. Nie może dłużej cierpieć. Poza tym nie bójcie się. Ludzie się wyprostowali. I to było zwycięstwo. Kardynał Koenig, arcybiskup Wiednia, porównał pierwszą wizytę papieską w Polsce do trzęsienia ziemi. Zaledwie rok później, po 30 długich latach terroru, komunistyczne władze musiały zmierzyć się ze zbliżającą się rewolucją. W sierpniu 1980 roku Polacy stworzyli ruch nie mający odpowiednika w żadnym innym kraju bloku komunistycznego. Narodziła się Solidarność. Brama, modlitwa, spowiedź, prawem mszy świętej. To był szok na świecie. Robotnik wierzący, robotnik modlący się. Papież to bardzo śledził. Mogę o tym powiedzieć, ponieważ będąc tu w kraju, często łączył się telefonicznie ze mną. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. To była duża satysfakcja i radość, że jednak idea wolności zwycięża, że przychodzą lepsze czasy. 10-milionowa Solidarność budziła niepokój w Moskwie. Już w grudniu 1980 roku władze sowieckie myślały o zbrojnej interwencji w Polsce. W Watykanie Jan Paweł II z niepokojem śledził rozwój sytuacji. Czy interweniował? Owszem, pisał do Breżniewa w poczuciu swojego obowiązku. Niestety Moskwa nigdy nie odpowiadała. Nie mogę przytoczyć treści tego listu, ale na pewno był zwrot: ten naród ma prawo do wolności. Co można myśleć o władzy, która na list odpowiada mordem? Co można powiedzieć o jej moralności i praworządności? Działania takie odczytać można jako demonstrację poczucia siły i pewności siebie.
To było zwyczajne majowe popołudnie. Audiencja generalna taka sama jak setki poprzednich. Plac świętego Piotra wypełniony był tłumem wiernych, którzy zebrali się w samym sercu katolicyzmu, miejscu świętym dla milionów. Wkrótce mieli być świadkami czegoś więcej niż zbrodni. Zabić można wszędzie. Jest ku temu mnóstwo sposobności. To miejsce miało znaczenie symboliczne. Dlatego wyznaczone zostało jako miejsce egzekucji. Słyszę strzały. Słyszę te gołębie, które poszły w powietrze. Jakby ta klisza została już na zawsze w mózgu. Ręka Boża prowadziła tym wszystkim, żeśmy nie pojechali do apartamentu. To byłby koniec. Przestrzelony na wylot. Jedynie myśl, żeby zdążyć. Jakiś cud, że ta kula nie poraniła mnie. Bo siła tej kuli była taka, że mogła przeżyć 6 osób. A przecież stałem za papieżem. W karetce Ojciec Święty miał jeszcze świadomość. Modlił się półgłosem. Już wtedy, jadąc do szpitala, przebaczył zamachowcowi. Musiałem interweniować, ponieważ w tym zamieszaniu zawieźli Ojca Świętego na 10. piętro do jego przygotowanych pomieszczeń, a trzeba było go natychmiast zawieźć na salę operacyjną. Na moją interwencję, co wy tu robicie? Nie widzicie, że papież jest umierający? Natychmiast na salę operacyjną. Trzeba było dać krew. Krew była przygotowana tej samej grupy. Niemniej ona się nie przyjęła. Tu była tragedia w czasie operacji. Znaleźli się lekarze z Dżemeli, którzy mieli podobną grupę krwi i dali żywą krew. Tę krew organizm przyjął. Tak lekarze uratowali życie papieża. Ojciec Święty zawsze był pasterzem. W szpitalu też. Udawał się do sąsiedni pokoi, zwłaszcza, że był oddział dzieci małych chorych na raka. I on do nich chodził. Nieraz słyszałem o tych małych dzieci, a mnie papież dotknie, pobłogosławi, to będę żył. Dziś się mówi o cudach za życia. Ja byłem wiele razy świadkiem prawdziwych cudów. Wiele razy mówił, że poczytuje sobie to za łaskę, że mógł cierpieć, że potrzeba było tej krwi. A ta choroba i to cierpienie miało coś z tajemnicy. Z tajemnicy
ludzi świętych, których Bóg doświadcza. Do dziś dnia spekuluje się o prawdziwych autorach zamachu. Papież nigdy o nich nie mówił. Ojciec Święty napisał list, którego nigdy nie wysłał, którym jeszcze raz przebacza zamachowcowi. Jest tam fraza: jak możemy stanąć przed Bogiem, jeśli sobie nie przebaczymy? To były najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia dla Jana Pawła II. W Polsce wprowadzono stan wojenny. Jednak paradoksalnie papież widział w nim początek końca komunizmu. Posunięcie komunistów odczytywał jako desperacką próbę utrzymania władzy przez coraz bardziej słabnący reżim. Współczuł Polakom. Mówił, że ten naród nie zasługuje na takie traktowanie. Na rocznicę zamachu ojciec pragną bardzo pielgrzymować do Matki Bożej Fatimy, ażeby podziękować za uratowanie życia. I zawiózł Matce Bożej do Fatimy kulę, która go przeszyła. I ta kula w tej chwili jest umieszczona w koronie Matki Bożej. W czasie jego pobytu w Fatimie była próba zamachu, i to na samym ołtarzu. I rzucił się na niego duchowny z nożem i chciał go ugodzić. Mogę to powiedzieć, bo to utrzymywaliśmy raczej w dyskrecji, poranił Ojca Świętego. Niemniej w ten sposób, że Ojciec Święty mógł zakończyć całe nabożeństwo. Dopiero gdy wrócił do pokoju, widzieliśmy, że jest sutanna, zakrwawiona, że go jednak tym nożem poranił. Myśmy wszyscy drżeli na ten moment pierwszego wyjazdu po zamachu na plac Świętego Piotra. Nie bał się. On zadecydował. Nie możemy żyć w lęku. Jego postawa wyzwoliła nas z tego napięcia, strachu, który mógł towarzyszyć każdemu wyjazdowi papieża z Watykanu. Rok 1983. Papież po raz drugi wyrusza do Polski. Uzależnił papież tę podróż od spotkania z Wałęsą. I na lotnisku w Warszawie jeszcze generał Jaruzelski powiedział, że to jest niemożliwe. Papież powiedział: jeśli ja nie mogę spotkać się z Wałęsą, to ja z lotniska wracam do Rzymu. Władze spełniają papieskie żądanie. Na miejsce spotkania proponują górskie schronisko w Dolinie Chochołowskiej. Wałęsy i papieża oczekuje jednak specjalnie przygotowany salon naszpikowany urządzeniami podsłuchowymi.
Za każdym drzewem tam stał żołnierz, no bo nie wiem, czego się obawiali. A w schronisku przygotowali salon, gdzie ojciec miał spotkać małą swoją rodzinę. Wiadomo, czego można byłoby się spodziewać w takim salonie. Ojciec Święty wziął Wałęsę, mówi, tu przy drzwiach na korytarzu porozmawiamy. W ogóle nie wszedł do tego salonu, nie wszedł do tych pomieszczeń przygotowanych. Myślę, że to dla nich było wielkim zaskoczeniem. Władze chciały, żeby papież zmienił trzy przemówienia. Były naciski mocne, żeby zmienił, złagodził przemówienia. Też wtedy papież powiedział, jak ja w mojej ojczyźnie nie mogę powiedzieć tego, co chcę powiedzieć, to ja tu mam co robić. Wracam do Rzymu. Ustąpili. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci jego przyszłość. Sześć lat później komuniści oddają władzę. Najpierw w Polsce, potem w Czechosłowacji, w Rumunii i w Niemczech. Po 10 latach spełnia się wezwanie Jana Pawła II. Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze tej ziemi. I tu dochodzimy do muru berlińskiego. Fakt tego przejścia przez Brandenburgię Tor dla papieża to było ogromne wydarzenie. Bo on zawsze czytał sprawy bieżące głębi. To wielka treść symboliczna. Przypieczętowanie wolności Europy i końca wojny. Katedra Wawelska to dla milionów Polaków miejsce święte. Tutaj w marmurowych grobowcach spoczywają polscy królowie. Tu także znajduje się srebrna trumna ze szczątkami patrona narodu, świętego Stanisława Biskupa, który został zamordowany na rozkaz króla Bolesława Śmiałego. Tu modlił się też Jan Paweł II, najpierw jako student, a potem już jako papież. Czy 60 lat temu ktokolwiek zwrócił uwagę na modlącego się w samotności młodzieńca? Nasuwa się w tym momencie pytanie, którego nikt być może wcześniej nie zadał. Czy Karol Wojtyła, papież tak przez wszystkich umiłowany i podziwiany, czuł się kiedykolwiek samotny? Życie Karola Wojtyły w jakiś sposób naznaczone było piętnem samotności. Odeszli jego ojciec i brat, wcześniej siostra i matka. W kapłaństwo Karol Wojtyła wkraczał więc sam. W czasach krakowskich najbliższą rodzinę zastępował mu krąg bliższych i dalszych przyjaciół. Na kogo mógł liczyć w Watykanie? On nie był samotny psychologicznie. Był otaczany rzeszami, ale i ludźmi oddanymi na co dzień. On tego potrzebował. Żył we wspólnocie. A w świecie czasem był osamotniony,
w jego wskazaniach, w jego wypowiedziach. Simone. 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 Si. Questa la piccola. La piccola, si. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. E dobbiamo ancora incominciare la pesca. Przede wszystkim, żeby był dwór, to musi być dziedzic, musi być Pan, a on był ojcem. A jak jest ojciec, to jest dom rodzinny. I on stworzył nie tylko wewnątrz apartamentu, jak się to nazywało, papieskiego, dom rodzinny, ale i w Watykanie dom rodzinny. Ojciec Święty szukał wybitnych osobowości, nie bał się wielkich ludzi. To, co było dla mnie imponujące u kardynała Ratzingera, to właśnie ta dojrzałość współpracy. On nie szukał tego, co papieżowi odpowiada, ale służył mu swoim intelektem, swoim przygotowaniem. Podobnież i papież nie szukał u kardynała poparcie jego idei. Klasyczna współpraca, niezależność myśli, wspólne szukanie rozwiązania. Myśmy mieli ogromne zaufanie do mocy jego modlitwy. Wiele faktów było takich, które potwierdzały owocność jego modlitwy. Pierwszy raz się spotkałem z ludźmi opętanymi właśnie tam w Rzymie, na Watykanie. W jednym wypadku to była młoda małżonka, którą przywiózł mąż. Jak ona strasznie krzyczała, gdy szatan ją niszczył, rzucał, poniewierał. Uciekli wszyscy. Ja zostałem, bo się wszyscy bali, co się stanie. Ojciec Święty odmówił z całym spokojem egzorcyzmy przewidziane w księgach liturgicznych. I nic. W dalszym ciągu to rzucanie, jakąś inną siłą, nie z niej ta siła pochodziła. Odchodząc, mówi: ja jutro za ciebie odprawię mszę świętą. I w tym momencie wszystko zniknęło. To do dziś nie pamiętam. Tak jak przyprowadzali do Chrystusa ludzi opętanych i On wyrzucał z nich złego ducha. Jan Paweł II modlił się nie tylko za katolików. Był pierwszym papieżem, który z pojednania chrześcijan i Żydów uczynił jeden z celów swojego pontyfikatu. Buri hatu adoino heimele foilon boirei minei psumim.
bardzo mocno przeżył w czasie wojny eksterminację Żydów. Przecież to byli jego przyjaciele. Z nimi się wychował, z nimi żył. Nie tolerował absolutnie antysemityzmu. Karol Wojtyła był świadkiem Holokaustu. Widział początki getta, wiedział o Oświęcimiu. Dlatego też uparcie wraca do dialogu. Jan Paweł II nie widział w judaizmie wroga. Widział korzenie katolicyzmu, które, czy chce się tego, czy nie, muszą istnieć. Stąd jego podróż do Izraela, wymowny gest, pełen pokory. Ostatnim punktem programu miał być obiad u patriarchy i potem miał odjechać z Jerozolimy. I wtedy Ojciec Święty powiedział, no ja nie mogę nie być na Golgocie, dlatego ja bardzo proszę, żeby zmienić program, ażebym mógł być na Golgocie. Łączyło się to z dużymi niedogodnościami, bo te uliczki są tak wąskie. Policja musiała przygotować te stragany, pozamykanie, te sklepiki rozmaite, by samochód mógł przejechać. Mimo już swoich trudności w chodzeniu, jednak po tych schodach stromych wyszedł i był bardzo szczęśliwy, że mógł zakończyć wizytę w Ziemi Świętej właśnie na tym miejscu, na miejscu ukrzyżowania. Papież nigdy nie łączył islamu z terroryzmem. Wiara w Boga nie może nas dzielić i prowadzić do wojny. Bardzo mu zależało, żeby nie obwiniać religii i narodów z powodu terroryzmu. Nie łączył terroryzmu ani z narodami arabskimi, ani z religią islamską. To tu, w lodżiach sekretariatu stanu, tworzona była ziemska polityka Kościoła. W Kościele katolickim papieże byli bowiem nie tylko przywódcami duchowymi, lecz także władcami i politykami. Państwo kościelne rządzone przez papieża jako świeckiego monarcha przestało istnieć 150 lat temu. Po podpisaniu traktatów laterańskich Kościół zrezygnował z angażowania się w rządy świeckie. Powstało nowe państwo. Stolica Apostolska miała odtąd całkowicie poświęcić się wypełnianiu głównej misji Kościoła, głoszeniu Ewangelii. Po zbadaniu kondycji duchowej świata i jego mieszkańców, Jan Paweł II, podobnie jak jego poprzednik, papież reformator Paweł VI, dostrzegł potrzebę rozpoczęcia nowej ewangelizacji. U podstaw tej koncepcji był człowiek. Jaka była przyczyna narodzin tej idei? Czy papież był gotowy podjąć takie wyzwanie? Jan Paweł II umiał czytać znaki czasu. Wiedział, że musi docierać ze swoją nauką do różnojęzycznych i odmiennych kulturowo tłumów. Dlatego od samego początku pontyfikatu starannie przygotowywał się do każdej pielgrzymki.
神の言葉によって私たちが清められます。Był Japończyk, Franciszkanin, Padre Fedele, który przychodził do Ojca Świętego. Z nim uczył się czytać. Odprawialiśmy wspólnie prześwięte w języku japońskim. Ojciec Święty polubił ten język. Mówił, że ten język nie jest taki trudny. Cicito koto sereno minani jote. Shua minasan to tomo ni. Buona. Forse io ho detto la perseveranza dei cattolici in questi incontri perché le circostanze erano difficili e erano sempre dappertutto programmato, presenti tante ore. È una chiesa. Zawsze mu brakowało czasu. Jak wchodził do samolotu, to zazwyczaj po starcie zszedł przywitać się z dziennikarzami. I to były te konferencje prasowe słynne, bo przechodził, rozmawiał z każdym z dziennikarzy. Dziennikarze mu zadawali już pytania. Ojcze Święty, jedno pytanie po polsku. Czy efekt będzie taki sam jak w Polsce w 79 roku wizyty Ojca Świętego na Kubie? A był zły? Był świetny. No, powtarzam to, co powiedziałem. On nigdy nie tracił ani minuty czasu. Zawsze brał teczkę książek ze sobą. To naprawdę cnota u niego była wykorzystanie czasu do maksimum.
Ti auguro una buona continuazione del viaggio. Ti auguro coraggio, coraggio. Coraggio, bambini. Ojcze Święty się nie bał. Place należą do wszystkich. I wyszedł z kościoła na place. On się upomniał o prawa ludzi wierzących. Przełamał lęk i obecności publicznej kościoła. On łączył. Pontifex. To znaczy tworzy mosty porozumienia międzyludzkie. I międzywyznaniowe. Trudno przejść rzekę bez mostu. Budował most międzyludzki. To jest rola papieża. Raz się tylko odwołał do swoich doświadczeń z ostatniej wojny na Angelus, tuż przed wybuchem wojny w Iraku. Niewątpliwie doświadczenie osobiste wojny przyczyniło się do jego postawy negatywnej w stosunku do wojny jako środka rozwiązywania problemów. A jego wojna zbliżyła do człowieka. On widział cierpienie, on widział śmierć. Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Poznaliśmy już życiową drogę papieża i wiemy, jakim wyzwaniom musiał stawiać czoła. Lecz największe z nich, z którym od zarania dziejów wszyscy musimy się zmagać, to choroba i śmierć. W tej ostatniej walce, którą zmuszony był stoczyć, Karol Wojtyła pozostał niezłomnym, ukazując nam, jak w obliczu tego ostatecznego wyzwania do końca zachować odwagę i godność. Nie mogę określić, kiedy zaczęła się choroba. Pierwsze trzęsienie się ręki obserwowaliśmy po jednej z operacji. Ale to nie przeszkadzało absolutnie Ojcu Świętemu w spełnianiu jego funkcji. Do samego końca on zachował świeżość intelektu. Czasem mówiono, że pod koniec życia zostawił kierownictwo kościoła innym. To nieprawda.
Może bardziej boleśnie otoczenie przeżywało jego choroby niż on sam. On sam był pogodzony z wolą Bożą. Tak Bóg chce, ja to przyjmuję, z tego na pewno wyniknie jakiś dobór. Nie krył się. Normalnie ludzie ukrywają choroby, nie krył się. Miał problemy z przełykaniem, z oddychaniem. Lekarze zadecydowali, że powiedz święty, szedł do szpitala. I wtedy przed tą operacją dołączyła się grypa do tego. Struny głosowe były zatkane, bo była wielka opuchlina. Zastosowano odżywiany przesądy. Przy pomocy technicznej i w sposób niewyraźny, ale mógł mówić. Znośnie wrócił do jakiejś siły i powrócił do Watykanu. Niedziela ostatnia w życiu Ojca Świętego to była niedziela Wielkanocy. Przeżył ją bardzo mocno. Ojciec Święty chciał wyjść do okna, żeby pozdrowić, udzielić błogosławieństwa urbi et orbi, miastu i światu. I był do tego przygotowany. I gdy wyszedł do okna, by udzielić tego błogosławieństwa, nie mógł wygłosić. Jedynie szeptem coś powiedział. Wyciągnął rękę, aby pobłogosławić. Po odejściu powiedział, jeśli nie mogę być z ludźmi, jeśli nie mogę celebrować mszy świętej w takie wielkie święto jak Wielkanoc, jeśli nie mówię, nie mogę przemówić, to lepiej, żebym odszedł. Ale od razu wziął kartkę i napisał: Totus tuus, cały twój. Ojciec Święty się liczył z odchodzeniem, ze śmiercią. W ostatnim dniu chciał mieć duży spokój. Wtedy poprosił, żeby mu czytano Pismo Święte, Ewangelię Świętego Jana. A jeszcze wieczór, taki jakiś wewnętrzny nakaz. Odprawcie mszę świętą. Odprawiliśmy mszę świętą do Bożego Miłosierdzia. Jeszcze parę kropel Eucharystii przyjął. Stopniowo tracił świadomość. Powoli gasł, aż do godziny 21:37, kiedy na monitorze ukazało się ostatnie uderzenie serca. Dla mnie osobiście najbardziej trudny moment to wtedy, kiedy miałem zasłonić twarz Ojca Świętego. To tylko może przeżyć i wyobrazić sobie człowiek, który żył z drugim człowiekiem przez tyle lat, patrzył na jego twarz. I teraz w
takim trudnym momencie odejścia zasłania mu twarz na wieczny odpoczynek. Ludzie idą do osoby, nie idą nawiedzać grup, tylko idą nawiedzać osobę. Modlą się za jego przyczyną i otrzymują wiele łask. I to tak się zaczęło i to trwało.